Wystaw mi tę dywizję. Wystaw mi tę dywizję. Bo wziąłbym od was licencję, dostalibyście fabryki. Ej, a w ogóle czemu Sian dołączył do... wyszedł z osi i dołączył do tego? Wiecie, mogę dołączyć zaraz do Aliantów, to będzie taka zabawa. No ale on nie miałby ze mną, byłby być docelowo. No właśnie, że on był trąbą na atmosferę. No. No ale miałem przecież było mówione, że Siam nie włącza się do wojny w Chinach. Nie było nic takiego. Jak Siam nie włącza się... Jest państwem zewnętrznym, podkreślam, zewnętrznym. Ono miało odgrywać rolę, żeby niszczyć aliantom surowce, jak mówiłem ci króliku, i Hazafiemu też dzisiaj mówiłem, i atakować drogę birmańską, żebym ja miał gorzej, żebym ja nie dostał bonusu, bo ja dostaję teraz od Brytonii. Ale on ma z 5 dywizji, on nic nie zrobi. A ja wiem, że ty przerzucisz zaraz dywizję, mordo. A tak bardzo chcesz wojnę... No ale on tak miał iść przecież do mojego sojuszu. No, mówiliśmy na... No przecież Syjam to logiczne, że będzie w Japonii. Ma zresztą takie fokusy, więc nie wiem, o co się teraz plujesz, kolego. Syjam ma fokusy, a tak na Chiny? Nie, rozumiem, dobra. Nie, kombinujecie, panowie, kombinujecie strasznie. No, Syjam to... No, Syjam powinien być w japońskim sojuszu, no, razem z Mandżukuo, no i tyle, no. A Niemcy mieli nam podsyłać korpus na swych ochotników, no i tyle. Proszę, Wojciech, co? Ej, Leningrad jest... Co, a czemu ja muszę Leningrad i Stalingrad, żeby zrobić HRE? Bez sensu. Zrób nie! Europejską? Nie szkolę nic? Nie powinien na razie nic szkolić. Artyleria, ja czy robię artylerię? Hiszpanii, aha, jeden ten. No dobra, niech się robi, nie potrzebuję jej więcej. I Włochy, Rowcowo... Jak dla mnie to jest takie trochę naciągane, ale dobra. No właśnie też, że Siam nie może dołączyć, proszę was. Co on zrobi? Ja panie ma nawet w celach, żeby go zaprosić jako no, sojusznika. Właśnie o to chodzi. Ej, on w jednej prowincji trzyma przy Pekinie 16 dywizji jak coś. Ej, no wiem, chcesz pewnie przebić, czy co? Ej, zniszczyć tak, by the way, Maginot Line? No, to jest bardziej taki śmieszkowy, więc no, nie wiem, po co miałbyś go niszczyć. Znaczy, to jest jak okupujesz Francję. Co, wolisz się neguje? Nie, on się nie do końca niszczy, tylko zmniejsza do dwójki, nie? Baca laguje, baca nie laguje, proszę. Ten Tybet, który walczy z Xinjiangiem, nie? Nie, co chodzi w ogóle, słychać mnie? W ogóle? Tak, słychać. Tak, słychać. Nie ogarniam. 14 godzin lagów. Mieliśmy do północy grać generalnie, tylko godzinie jeszcze. No dopiero teraz się zaczyna. No wiem. Oho, baca. Znowu. No nie, Baca, jesteś mi potrzebny. Panie Bacu, ja cię proszę. Baca, are you here? Did you hear? Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. No w ogóle ja też tak miałem, za host jest słaby. Lecimy już, widzę. No sobie kiknęli go, czy jak? Bo co jesteś? W grze jest, a tutaj też jest. No, spoko. Bace, halo. Ty nadal to nagrywasz? Ty? No. Ojoj. No twoi widzowie będą mieć tak trochę nudne. Ciesza tego takiego nie wyrzucę, będę to wycinał. Wiem. Mam nadzieję, że ten płat ziemniaka też wytniesz. No tak, to akurat też wytnę. No, no to było tak trochę słabo. A ja szkoda, to jest do desantów i to są te armie. W sumie tego mógłbym przydzielić pod no tego marszałka. Bywa. Nie, tego. O, w ten sposób są desanty. Coś takiego.
Dobra, 14, dobra, już mam 2K na plusie, super Pikman. Po co mi daj tę dywizję? To jest stwierdzone. Tak, wrzucimy tego. Mhm. Jakby Xibei-san ustawał z siebie komunista, tak jak wcześniej, to by mogli do frakcji go zaprosić i go zaatakować. Chińczoków. No. Nie wiem, co mogę robić właśnie sobie teraz. Online Hungary, co mi to da? Nic praktycznie. A, idę po Research Stado. To jednak jest... O, Rusek, ej, Rusek puszuje te moje dywizje w górach. Już je puszuje. Ej, musisz atakować, jak chcesz Czechy. Aha, spoko, spoko. Będę atakował sobie chwilkę, nie? 5 februari. Mam nadzieję, że się jeszcze chwilkę utrzymasz, nie? No to jeszcze... Znaczy to będzie powoli szło, no bo to wszystko... Nie, to nie są wszystko góry. No, większość to góry. Tam jeszcze jak przy Koszycach, to ja chcę tylko Bohemię, nie? No to mówię, musisz się streszczać. Wiem, ale to nie ode mnie zależy, ile będzie trwało to uzasadnianie. Jeszcze Polskę mi odcygani, nie? 37. Generalnie zrobię tak. Kurde, czemu tak długo się robi? Wczoraj środowego live'a też znowu się okopię na Odrze. To jest niepotrzebne. Kurde. Robi. To mogę wrzucić. To się zawsze przydaje. Dobra, tym razem. To się zrobi, to przyda. Dobra, mam co robić. Jakaś tam wielka liczba. Karabinów brakuje, tego brakuje, nic nie szkolimy. Mogłem dewizję rozwiązać, ale na razie nie chcę. Dobra, co tu wrzucamy? Karabiny to dużo potrzebuje. Oni fortę zrobili przy mojej granicy. Ja pierdolę. Naprawdę? No tak, ile? Będą to robić. Znaczy, samoloty, jak wam wyślę, to te forty zostaną zniszczone w pył. Ja tam muszę też samoloty zacząć produkować. Choć Rusek widzę, że się nie skupił kompletnie na samolotach. Zrobimy inaczej. O, ropy mi więcej brakuje, ja nie mam od kogoś ściągać. Dobra, usuń to. Mam ten Soviet Union, ale od niego to ta ropa taka trochę śmierna. Zrobimy inaczej, zrobisz tak. Oko. Nie będziemy się tu desantowali. Generalnie Japonia dostajesz ode mnie troszkę fabryk, nie? Mam nadzieję, że jakoś no, spoko, spoko. Korzystasz. Powiedz, czy ty chcesz, może byś się cofnął za rzekę do Hanoi tym Siamem? No właśnie, bo też nie pasam. Tak, granicy to ciężko, ja się coś tu podeślę zaraz. 10 dywizji styknie, nie? Jeszcze musicie obstawić ten port Kwang, coś tam, nie? Nie wiem, czemu Izrael jest papetem China na tych normalnych, nie? Bez sensu. No tak, no bo nie mieliby się razem teoretycznie. No tak, ale że papet. No tak, no. Smutne troszkę. Co robi ziemniak? Walczy z Tybetem. Chiny w centrum uwagi. Niemcy, kiedy zjedzą Francję, są praktycznie już niepokonane. Już w samym pas... A, mało było. Ville de France. Czy płyną te dywizje? Pas płyną. Pas de Calais, też słabojutko z tym przemysłem. Okej, główne uderzenie chcę tutaj puścić. Ale za to w Brytanii miałem 6 dockyardów, nie? To może zrobię jeszcze inaczej. Po flotę muszę jednak dużą wyprodukować. Takiego możliwego. O ja Tybet został pokonany. Tybet po... wow. Wow, ambitnie, nie? Sinkiong jest z tym, z ziemniakiem w sojuszu, nie? Tak, komuniści. Zdrajcy wszystkich narodów. Powinni jeszcze w ten, w Xibei-san ma zaatakować, z nimi pogadać. Nie wiem, po co oni mają atakować, bo nam na plecy wejdą, the fuck. Tam miałem dywizję, trzymam.
Dobra, oni to zaanektowali, nice. Wow. Ej, zobaczcie, jak teraz ten Xiven San ma wygląda. No. I Xiven San ma. I się jeszcze może trzymać. Nie? No tak, dopóki stolicy nie zdobędą, się będzie trzymał. Tak, czekaj, wyślę volunteersów, żeby jeszcze go... Czterech ziomków, no to... No to czterech ziomków leci. Wiedziałem. Okej, tylko musi przyjąć. Problem z zaopatrzeniem. Cztery moje dywizje piechoty, ale będzie płacz, i zgrzytanie zębów, o Boże. O, te, ale te Guild de Zaibatsu jest słabe strasznie, 5% consumer goodsów. Dobra. Widzę, że jeszcze nie poszedłeś w National Defense State i Spiritual Mobilization. Znaczy, robię teraz rozbudowę armii, potem przewagę woli. Tak, tak, tak. No, przewagę woli jest naprawdę spoko. Jeszcze Bicycle Battalions, a w ogóle nie widziałem nigdy Bicycle Infantry, nawet jak to wybadałem, nie? To nie widziałem. To jest jeden marszałek? Tak, to jest jeden marszałek. To jest ten drugi. Dobra, niższe te... Dobra, to do tego. To jest to drugi, okej. Ja napisuję Marginota, żeby mnie nie było. Że ktoś mi się na nim później okopie, jak się ktoś mi tu zdesantuje. Bace, jak tam z twoim sprzętem i armią? Jeśli chodzi o mój sprzęt, to mam całkiem dobrą nadwyżkę od ciebie. Jeszcze mi zostało te karabiny w 20 tysięcy. 20 tysięcy jeszcze masz? No. Panie, oddawaj. Oddawaj. 10 tysięcy mi zarzuć. Czyli ile ty mi wysłałeś? No nie wiem, łącznie to nie wiem, ile już poszło. Już, no bo na... ciebie już 56 tysięcy. Co, ja cały czas tobie wysyłam? No. O ty, Mendo. Ja czuję, że mi karabinów ubywa i myślę, co jest, nie mogę nic szkolić. Miał być raz wysłane. No fuck, 10 tysięcy raz miałem ci wysłać. Dobra, moje dywizje wszystkie. Ej, ale serio, oddaj, bo jest problem. No, Japonia jest bardziej wartościowa. Już, sekundkę. A jak masz sprzęt wsparcia, to też podrzuć. Nie, ja brukuję tylko karabiny, tylko. Aha, dobra. Ej, nie mogę cię wysłać, musisz mieć wojnę. Jak mieliśmy wojnę, to cię wyślę. To szkół mega dużo dywizji. Okej. Okay. Ty tak trochę będzie beka, jak Polska się przetrzyma za długo. Czekaj, czy on musi skapitulować ten? Możesz tam port albo busnąć w tej prowincji, na tej kolonii? Tam jest jedynka. Dobra, musi Francja skapitulować, a Francja jest na wyspach. Beka troszkę. W ogóle, że Włochy jeszcze nic nie zrobiły, nie? To jest tragedia. Ale za to flotę se zrobiły, no. Dobra, nie buduj nie tego, forty dokończ i potem dalej mi militarkie buduj, coś takiego. Już późno, jest północ, kurde. Spać mi się chce, szczerze mówiąc. Tak sobie sam ma, dalej się trzyma. No, tam moje cztery dywizje, mam nadzieję, coś pomagają. Ta, będę jeszcze ich puszował. Liku, przypominam, że Siam nie może w wojnę w tym. No jak nie może wejść do wojny z Chinami, jak on miał być właśnie częścią tej wojny z Chinami? Właśnie mówiłem cały czas, że on jest krajem zewnętrznym. Ja widzę, że tam masz 18 dywizji i widzę, że on sobie robi armię na... Ja mogę zaraz wziąć pokój z sobie Sianma i olać wszystko i... No to zrób to, no nie wiem, po co ty się z nim tłuczesz. No przecież od początku ci mówiliśmy, że Siam jest częścią tego. Tak. No. Ale tam jest dzieciak, który... Mówiliśmy się, wiesz, jeden z pan teraz kombinuje jakby. Czekaj, weź zatrzymaj, bo to trzeba ustalić, no bo... No, czekaj. No bo dlaczego ty nie chcesz, żeby Siam walczył? No, nie rozumiem. Za dużo frontów dla niego pewnie. No przecież to kliki będą za ciebie walczyły. Kliki to walczą za niego. Historycznie Siam w wojnie. No właśnie, ale to nie ma być historycznie. Tak, i Indochiny tam dołączyły w 40 roku. Chwilę. Ale wiesz, najbardziej to mnie wkurza to miasto jedno. Se je odbi, lol. Ta, odbi 18. Ja wiem, co się stanie, no będzie push Japonii po prostu z tamtej. No, bo to jest no, normalne, no Siam był we frakcji z Japonią. W tym momencie, no. Ale czemu alianci? No my mówiliśmy, że zewnętrzne państwa nie biorą w tym udziału. No Siam jest zewnętrznym państwem, mówię. Powiedzmy. Siam nie interesował się Chinami, interesował się Birmą. Powiedzmy. Co tu się odpierdziela? No bo jest problem, bo Włoch nie chce, żeby Siam walczył w Chinach. Wow.
ja miał... Mówiłem, że on miał Malaję zajmować Indochiny. Chcesz wiedzieć, ile jak wygląda armia Syjamu? To jest 9 dywizji. Armia Syjamu dla Japończyków nie jest 5 dywizji, on ma 20 dywizji, morda. Syjam ma 9 dywizji. Nie, 9, przepraszam, no. 10. 9 pan dokładnie. 4 dywizje mam na początek. Nie, on zaraz się popłacze, nie? Za to, że po prostu Syjam będzie w wojnie. Ja cię kręcę. No to co, no to chciałbyś, żebyśmy tylko przy Pekinie się tłukli, tak? Żeby tam była zimna wojna, żebyśmy siedzieli i patrzyli. Ja myślałem jakieś, wiesz, otwieranie frontu, bo tak to... Wiesz, głupio trochę jest. W ogóle czemu? To, że sobie sama się upiera na tą wojnę, to jest głupie. No, bronimy mu stolicy. No. To jest kolejna rzecz, że on miał być w froncie tego lodowego, już się dogadali i rozlajujemy. Nagle jest coś takiego, że faszystowskie państwa wspierają komunistów. Rolplayujemy. Znaczy nie, no, ja mogę roleplayować i pogadać. Steven San nie jest komunistą, a po drugie, no przecież mówiliśmy, że możemy ochotników wysyłać, no to ochotników wysyłamy. No właśnie. Ale miało być roleplayowe, jak sam mówił. No jest roleplayowe. To roleplay Hitler wysyła do jakiejś chińskiej kliki, tak, która jest prokomunistyczna. No jest prokomunistyczna. Wspierać ją, bo Chang, którego historycznie i roleplayowo by wspierał bardziej nawet niż Chiny, zgaduj, niż Japonię, ale wiedziałem, że musi ktoś Japonii coś, bo nie wspiera. To wiesz, to jest tak dziwnie, no trochę. Bardzo dziwnie roleplayowo, ale dobra, lecę. Coś no mi serio, się zdaje, że tego, zaraz się popłaczę. No bo on nie chce przegrać. No tak. No, jak przegrać? No kurde, przecież ja będę cował się w tym Syjamie, bo ja on to spuszuje na spokojnie. No ale no... Mogę atakować. Przecież te kliki mają... Ej, spoko, ja mam 4 pełne armii, jeszcze 5 kawalerii buduję, jak coś. Poza tym się zakopali, kurwa, po jednej stronie bunkry wybudowali, tylko możemy przez Guangxi wejść. No właśnie to chodzi. Znaczy, bo w Losz to by chciał, żebyśmy tylko przez Pekin atakowali, bo tam sobie forty wybudował i tam ma ten, dywizję zgromadzone. Właśnie. O, szturm się przyda, szkoda, że tak późno. Tak to dla niego działa, nie? Ej, bo ja już mam Wargola, już mogę atakować, chcemy? No jak ja mam, potrzebuję manpowera, mam 0 manpowera. No bo do 4 kwietnia mi się przeterminuje. Jakby mi ktoś wysłał te karabiny. Tylko karabiny potrzebuję. Ile ci brakuje tych karabinów? Jakieś 300. Już by wystarczył. Ile, bo się przerwało? 1000. 1000 mogę ci wysłać, bo mam nadwyżkę. Potem mi ten bacę będziesz musiał to oddać jeszcze tak czy siak. Dziękuję bardzo. A nie, ja nie mogę ci wysłać, bo nie jesteśmy w wojnie. O Boże, ja nie mogę się przebić też przez ten fort. A budujesz tam ten port w tej kolonii? Dobra, może być decyzja. Przygadaliśmy, może być. Nie ma problemu, może być. Mi się kliki buntowały, ale już jest git. Pogadałem, no, może być Syjam. No to jest logiczne chyba, że Syjam musi być w tej wojnie. Ale wiesz, chłopaki po prostu nie byli psychicznie przygotowani na to, że oni wspomagają mnie na froncie, niż od Guangxi, które miało portu kupić jeszcze, a potem wiesz. Chłopaki wariowali trochę, ale okej, jest. Weź te kliki ogarnij, w końcu jesteś przywódcą tego. Nie spodziewali się walki na ich terenie. No. Tchórze. Prawie Francuzi. Choć powiem, że Francuzi mnie pozytywnie zaskoczyli, skapitulowali w mniej niż miesiąc. O, widzę, poustawili dywizję wokoło tymi. Nieźle. Tylko ja się boję, że oni przepchną moje dywizje, bo moje dywizje są bardzo słabe. No wiem, no ja mówię, że będę musiał uciekać z tego Syjamu. Będzie ciężkie. Nie, Syjamu tak, Syjam ma się bronić najlepiej na tej. Nie mam saperów, żeby się okopać dobrze. Ale no... Bo jak nas przepchną tutaj, to potem jest, zobacz jaka będzie długa linia frontu. Musimy się tu obronić albo koniec. Ale widzisz, musicie na tej rzeki, wiecie, ten Laos, nie? Ta rzeka wzdłuż Laosu, granicy Laosu z Syjamem, nie? Ja buduję jeszcze forty na tej rzece właśnie, co się okopaliśmy swoją drogą. No to ona jest genialnym miejscem do obrony. Tylko się boję, że z północy nam się przebiją, tam gdzie właśnie moje wojska stoją.
No i to jest najgorsze. Znaczy tu w jednej prowincji masz góry, tu jest las i jest las. No nie wiem, jakbyś te lasy jeszcze wzmocnił chociaż jedynkami. Ja przez tą Czechosłowację nie mogę się przebić. Wiesz co, jeszcze wycofam do swojej dywizji, żeby jeszcze zagęścić swoje wojsko. W ogóle, że on nie mogę tego edytować już. Czasu, jak miał tego Pirża. Jak nie miał już tego Pirża, nie mógł z tego dobra, zrobić, to żałosne jest. To się robi, dobra, szkolimy więcej dywizji. A zrobię sobie war propagandę, zawsze się przyda wam jakiś war support na plusik. Nie jest problem z zaopatrzeniem. O kurwa, Czechy mi odciął, fuck. Ty się wbijasz te Czechy? No, biję. Zaraz, no dobra, stracę te dywizje. Nie zauważyłem, kompletnie zapomniałem o tych Czechach. Ja z nimi idę pogadać, żeby ci twoich dywizji nie... Nie, dobra, są cztery dywizje. Szkoda, o, już ten... Jakbyś powiedział wojnę, to by cofnęłeś się tak generalnie. No ale to Baca jeszcze nie jest gotowy. No, mam małego metora strasznie. Ja nie wiem, czemu tak polityka power, a no to na stability. No, szkoda. Bo, no jej, będę musiał jeszcze tą Polskę zjeść, ale to jest tragedia z tą Polską. Proszę. Ale śmiesznie, bo ten musi, ten, Francję skapitulować, Soviet Union będzie w wiecznej wojnie. A jak jeszcze ja na niego uderzę, to skapituluje. Choć ma duży war support, ale wali ten war support. Jeszcze potrzebuję tego... Poczekaj, pobrasto. Hej, ja na chwilę jeszcze. Jak coś, my już jesteśmy dogadani, można startować z tą wojną. Tylko jedna prośba jest. Ksebej nie bierzcie, błagam. Czy nie, no nie, Ksebej to zostanie. No, co my do Ksebej mamy? Możesz go podbić. Nie bierzcie, w sensie mi chodzi do sojuszu. No nie, nie ma sensu. Nie, no, bo on i tak jest już zdrodziecki trochę, bo... Obiecał coś komunistom, obiecał coś mi, nie dotrzymał z nimi, nie dotrzymał ze mną. Z wami zgaduję, że też nie dotrzyma słowa, więc wiadomo. No. Z nami tam nic nie dyskutował. Dobra, jest wyposażenie piechoty, nice. Ja bym sobie na Kaisera i się pograł. Nie wiem czemu. Albo no, Great Warze, Great War jest świetny. O, ile będzie do tłumaczenia teraz do Kaisera się? No. Marzec, co ja tu chcę? Tłumaczycie, no tak. Artylerii nie korzystam, mogę karabiny szturmować, tylko że kurde. Jeszcze te Niemcy muszę skończyć. Mówisz? Ja Francję. Jakoś ja na Kaisera się nie korzystałem właśnie z tłumaczenia, wiecie? Ja też czegoś używam angielskiego. No. Mimo, że tłumaczę, to i tak już mam. Dobra, zrób te czołgi gdzieś tam z nich korzystam. Ja tak tłumaczę, ale i tak gram po angielsku. Dobra, atakujemy, co? Bo mi zaraz się przetrymuje ten Wargol. Dawaj, bij. Dobra, no mam z element powera, no okej. Okay. Albo na chwilę przestanę na chwilę robić kawalerię. I jak ten. Najważniej. Manczuko, ty masz prawie 100 dywizji. O co, czego ty się boisz? Bo kurik ja zakazał więcej chwilę robić. A coś masz mało tych dywizji w tym mieście chińskim. Jakich dywizji? Na południu Chin, co tam masz? A, bo zaopatrzenie daj radę, no już organizację tracą. Spoko. Żadną wysepkę szybko zająć. Jest, już się wbijam, uff. W te Czechy przez te porty. Dobra, jest, zaczynamy. Porty. Jeszcze se zajmę ten kurde, jest. O Boże, jak dobrze. Znaczy wiesz co, jak Syjam, jak chcesz, to ja mogę ciebie nie wzywać do tej wojny. No właśnie nie wiem, może poczekajmy chwilę. Tak na wyczekanie, niech uda się krwawią na chwilę na północy Chin, a potem się jakoś wiebiemy może na nich. Znaczy mi ziomek mówi, że to spuszuje, więc ja spróbuję. Ej, dawaj, atakuj Bacę. Atakuj. Puszujmy to. No to dobra. No zobacz, ja to sam prawie puszuję. Czekajcie, czego potrzebujecie? Sprzętu wsparcia. Ej, zobaczcie na aliantów, United Kingdom, co on odwala?
No. Ej, no miało być bez interwencji? No aha. Mówili, że mam uzasadniać. Nie. Dobra. Nie, ja nie mówię uzasadniać. No Wielka Brytania robi na mnie Wurgola. No właśnie. Tak jak USA, czy kto w końcu robił Wurgola? No. Ja no, robiłem, bo USA powiedziało, że uzasadniam. Nie, to... dywizja ochotnicza wysyłaj nam. Nie, a... chyba właśnie daje pani może. Dobrze, że tam pani... Dobra, już ich ogarnąłem. No właśnie, ja też poszedłem. Wtedy by się nam wjebali od tyłu. Co no. Ja miała, tak właśnie, bo zobacz, ile dywizje tam mają. Gdyby to zrobili, to ja też bym do was dołączył i wysłałbym tam moje czołgi. Znaczy nie, bo oni by nas, zobacz, na Syjam, co tam siedzi, a ty nie widzisz tego. Syjam to by padł od razu. Ja widziałem, kiedy Syjam był u nas. U mnie, znaczy się, we frakcji. To dołączysz do tej wojny, czy poczekać jeszcze? No możemy się wyrazić. Czekaj, co się... Aha, czekaj, sytuacja. No dobra, to poczekamy. Znaczy... Pierdzie, on nie weźmie tego, ale będzie kradł, będzie kradł. No, poczekajmy, aż chociaż zbuduj jeszcze ten jeden fort, tam gdzie masz jeszcze ten jeden las, co? Bo do góry obronisz, ale te lasy możesz mieć problem, bo widzę, że już w jednym lesie masz fort, tak? Tak, buduję tutaj już na granicy przede wszystkim z Yunnanem. Tak, tak, bo jeszcze widzę, że tylko w jednej prowincji nie masz fortu, a tam w górach na razie nie musisz. A potem u ciebie na rzekach będę budował. Mhm. No to nie wiem, ile ty dni robisz fort? Nie wiem, teraz nie powiem ci, no, bo nie wierzę. Rzeź. Ej, no co on zrobił? Halo, miał być lorowo. No właśnie. No i to się nazywa dobry gracz, nie? Ja pierdolę. Ale nie, zobacz, w sumie jakbyś... On tą linię czeską będzie miał odcięte te forty. Nie będzie miał. Aha, bo ty nie zabierzesz, nie masz tyle warscora. No, Bohemię mogę sobie wziąć, ale tylko Bohemię, nie? O. Dobra, to nie ma sensu już się o to kłócić. Dobra, atakuję go zaraz, nie? Bo to jest żałosne, co on zwalił. Co za typ? No, w sumie mieliśmy grać troszeczkę lorowo, no to takich granic się nie robi lorowo. Dobra, niech się dobra, powiedz mi, ile te forty będziesz budował. Co tu się stało? Proszę bardzo. No co? O co chodzi? No jeden fort tak w niecały miesiąc przybył. O kurde, to długo. Strasznie długo, ja zacofany jestem w ogóle we wszystkim prawie. Mamy taki, jak coś. Nice.